Zacznijmy od takiego kontekstu historycznego. Jesteśmy w Łodzi i część z Państwa się myli, mówiąc, że Polacy są bierni, że Polacy się nie potrafią organizować, że Polacy nie są w stanie sprzeciwić. Ja chciałbym Państwu przypomnieć, że nieco ponad 100 lat temu, w 1905 roku, w Łodzi, tutaj, odbyło się ostatnie polskie powstanie. I postulaty tego powstania, 8-godzinny dzień pracy, opieka socjalna, opieka zdrowotna, to jest dziedzictwo tego miasta. I postulaty rewolucji 1905 roku, mam wrażenie, że i wśród kolegów spośród wszystkich partii politycznych, i w krytyce politycznej w Łodzi, są wciąż aktualne. I my, krytyka polityczna Łódź, realizując to dziedzictwo i próbując je upowszechniać, łącząc to z edukacją obywatelską, łącząc to z edukacją na temat praw pracowniczych, w czerwcu i pod koniec tego roku planujemy cykl spotkań i cykl warsztatów dla młodzieży plus wydanie książki związanych właśnie z rewolucją 1905 roku. Chcemy, odwołując się do historii tego miasta, pokazać, że te fundamenty socjalne, że ta tradycja społeczeństwa obywatelskiego, tradycja polskiej niepodległości są ściśle ze sobą powiązane. Że lewica może być patriotyczna, lewica może być socjalna, lewica może być powszechna i że lewica może być łódzka. I do uczestnictwa w tych spotkaniach chciałbym Państwa zachęcić, bo one będą łączyły wszystkie wątki, które my tu mówiliśmy. Będzie o edukacji, bo będzie program dla szkół, będzie program historyczny i będzie program taki związkowy, czy taki program związany z prawami pracowniczymi. I to chciałbym ten wątek przypomnieć, żebyśmy nie zapominali o tym naszym łódzkim dziedzictwie tutaj.